Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Galaktyka Pomerania z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy w Szczecinie. Nazywam się Katarzyna Pietrukowska i zapraszam Państwa do obejrzenia całości programu, które aż do godziny 19 w naszym studiu stali widzowie wiedzą po kolei. Spotykamy się z bardzo ciekawymi gośćmi. Pierwszą osobą, którą gościmy na naszych kanapach tutaj w Galaxy, jest Kamila Zarzycka z Multikina. Witam Cię, Kamilo. Witam. Porozmawiamy dzisiaj. Zaniepokoiłaś się, że nie było słychać? Masz włączony mikrofon? Chyba tak. Zaraz sprawdzimy. Słychać? To wszystko jest tutaj na żywo. Tak, włączony. Kamilo, porozmawiamy dzisiaj o dwóch premierach dnia dzisiejszego. Od tego zacznijmy. Tak, dzisiaj premiery, dzisiaj na nasze ekrany kin wchodzi Miasto 44. Bardzo długo wyczekiwany film Jana Komasy, opowiadający o młodzieży, której przyszło wchodzić w dorosłość w czasach Powstania Warszawskiego. Tym razem ten film nie przedstawia samego Powstania Warszawskiego, czyli nie wybuchy, nie czołgi, nie wojna, tylko chodzi o tych młodzieńców, którzy muszą niestety zmagać się ze swoimi osobistymi problemami na właśnie tle historycznym. Czyli to Powstanie Warszawskie pokazane inaczej niż do tej pory, przyzwyczajono nas. Mhm. Tak, dokładnie. Młode pary, które się w sobie zakochują, a niestety w tle historycznym Powstanie Warszawskie. Czyli historia ludzi. Dokładnie. W trakcie tym razem Powstania Warszawskiego. Nastawiamy się na ludzi. Tym razem aspekty socjologiczne, aspekty ludzi, którzy żyli w tamtych czasach. Bo często w historii zapominamy o tym, że ją tworzą ludzie i tak naprawdę to musimy dotrzeć do tych jednostek, że to nie było powstanie samo w sobie jako wydarzenie, ale brali w tym udział ludzie, którzy zostawiali swoje rodziny, nawiązywały też się miłości. Wiemy o ślubach w czasie właśnie Powstania Warszawskiego, więc o tym wszystkim traktuje film. Tak. Ci ludzie musieli wtedy żyć szybko, niecierpliwie, ponieważ nigdy nie wiadomo było, co się zdarzy za godzinę czy za dwie, także wtedy tam się też toczyło życie. Warto o tym wspomnieć. I druga premiera? I druga premiera to jest Słowo na M. Film bardzo młodzieżowy. Czyli miłość, tak? Tak, dokładnie, będzie o to chodziło. Film z Danielem Radcliffe'em, czyli w sumie gwiazdą Harry'ego Pottera. No i opowiada ten film, jak sam tytuł brzmi, o miłości. Niestety główny bohater ma pecha w miłości, nie potrafi spotkać tej właściwej kobiety, a jak spotyka tą właściwą, to najpierw zaczyna się od przyjaźni i kończy właśnie na miłości, z tym, że ona jest niestety zajęta. Ma narzeczonego, który jest dyplomatą, świetnie sobie radzi, robi karierę światową i będzie musiała głównie ta dziewczyna stanąć przed wyborem. Czy wybierze... I potem rodzi się wątek sensacyjny, bo próbuje pozbyć się rywala nowy konkurent, tak czy nie? Tak, dokładnie. Z tym, że jest outsiderem, więc jest taki bardzo... życiowy film. Tak, bardzo życiowy, szczególnie go polecamy zakochanym parom, kobietom, no i młodzieży, której to głównie dotyczy te tematy. Kolejna premiera już w przyszły piątek. Tak, za tydzień zagramy bajeczkę dla dzieci, Pszczółkę Maję. Tym razem ekranizacja, będzie to film pełnometrażowy, zagramy go w wersjach 2D i 3D. No i ta Pszczółka Maja jest produkcji australijskiej, jednej z najlepszych ekranizacji. Także bardzo zachęcamy dzieciaczki i to w sumie bez ograniczeń wiekowych, więc już te w sumie 3-latki mogą przychodzić i oglądać naszą pszczółkę. Ale rodzice pewnie też, bo ja z dzieciństwa pamiętam Pszczółkę Maję, moja ulubiona bajka, więc bardzo chętnie bym ją zobaczyła. No właśnie, to Pszczółka Maja to my głównie też tak pamiętamy ją, a to jest w wersji odnowionej, w wersji 3D, więc jest bardziej trójwymiarowa, nie taka płaska, jak zawsze była w tych kreskówkach, odcinkach. Odnowiona, zdecydowanie. Już całkiem nowoczesna pszczoła XXI wieku. Tak, teraz przez Australijczyków zrobiona. Dokładnie. Wypromowana. Kamilo, powiemy również o koncercie, który w Multikinie, ale zanim porozmawiamy o tym, zaprosimy Państwa na zwiastun. Dokładnie. John, Paul, George i Ringo zapraszają na szaloną komedię pomyłek. Kultowy film Richarda Lestera, A Hard Day's Night, wraca na wielki ekran. Tylko w Multikinie zobaczycie, jak będący u szczytu kariery zespół The Beatles zmaga się z szalonymi fanami, kłopotliwymi dziadkami i ucieczką perkusisty. Brytyjski humor, świetna zabawa i Beatlemania na całego. A Hard Day's Night, już 23 września w Multikinie. To zwiastun, o którym przed chwilką z Kamilą rozmawiałyśmy, taka zajawka do naszego tematu. Kamilo, koncert. Czyli... Tak, koncert Beatlesów 23 września o godzinie 20. W sumie jest to pół koncert, pół film. Będzie opowiadał o takich codziennych wpadkach z życia Beatlesów, gdzie uciekają przed fankami, uciekają przed menedżerami, a dopiero finał to jest koncert. Także taki troszeczkę dokument o Beatlesach, a troszkę taka zajawka, zwiastun z trasy koncertowej.
takie dwie sfery życia Beatlesów, czyli ta koncertowa muzyczna i ta cała wielka, potężna otoczka, która była wokół zespołu. Tak, dokładnie. O tych Beatlesach wszystko się możemy dowiedzieć z filmu. Kamilo, i kolejne wydarzenie to opera. Tak, opera Benvenuto Cellini. I również zapraszamy na zwiastun. Po zwiastunie. Opera, Kamilo? Tak, opera Benvenuto Cellini 25 września o 19. I jak to ostatnio się dzieje w naszym cyklu, dostajemy opery tym razem z polskimi napisami. Wyjątkowo i ta opera również z Londynu będzie z polskimi napisami w trzech aktach. Opowiadać będzie historię samego Benvenuto Celliniego, z tym, że dorzucone są do niej wątki fikcyjne, chociażby wątek jego miłości. To wątek miłosny jest zawsze taki bardzo dużym zainteresowaniem się cieszy, więc również też trzeba było wrzucić do tej opery. Zapraszamy wszystkich Państwa, tym bardziej, że strefa, fotele, jak to nazwać, VIP-owskie. Tak, od niedawna mamy u nas fotele VIP-owskie. Na wszystkich naszych salach zostały wymienione około 1-2 rzędy na te nasze właśnie strefy. Czyli wszystkie seanse mamy szansę obejrzeć iście w VIP-owskim stylu. Dokładnie, tak to brzmi też u nas. Te rzędy są z fotelami skórzanymi, także serdecznie zapraszamy ze względu na wygodę. One są zdecydowanie bardziej miękkie, są szersze. Każda kobieta, że tak powiem, zmieści się ze swoją torebką obok na tym siedzeniu. No i dodatkowo mają szerokie, miękkie podłokietniki, także nasze miejsca VIP-owskie naprawdę królewski komfort nam dają. Są usytuowane również w najlepszych miejscach sali, czyli w najlepszych tyłu, rzędach. Na końcu. Tak, końcowe rzędy są to zawsze tak drugi, trzeci, czwarty rząd od tyłu. Właśnie szerokie, miękkie fotele. Zapraszamy teraz na nie do skorzystania. Każdy seans i każda sala wyposażona. Dokładnie. I czeka na VIP-ów. Dziękuję, Kamilo. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, gościem była Kamila Zarzycka. Zapraszam Państwa na przerwę, a po niej rozmowa z profesorem Marcinem Słojewskim. Do zobaczenia.